Cześć Mariusz, miło Cię widzieć. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Dawno nie rozmawialiśmy. No, dużo się okazało, że ostatnio dużo pracy, dlatego nie rozmawialiśmy. Nawet A, wakacje. no tak. Coś tam się dzieje. A, no dobrze. Jak jest praca, to jest OK. Wiem też, że ostatnio brałeś udział w szkoleniach Econu, które organizuje Akademia Piłkarska Champions. My jesteśmy partnerem tych szkoleń i to też jest główny powód, dla którego z Tobą dzisiaj chciałbym porozmawiać. Chciałem się Ciebie zapytać, dlaczego warto poznać tę metodę? Dlaczego warto poznać metodę Econu? Twoim zdaniem oczywiście. Mając trochę czasu wolnego, to człowiek cały czas poszukuje. No i trafiłem na szkolenie w to miejsce, do Econo. I muszę powiedzieć, że naprawdę warto, bo tak, wiedza dobrze usystematyzowana, taka wiedza praktyczna, dobrze poukładana, też przepracowana w dobrych klubach przecież, nie? Bo czy Barcelona, czy PSG, to myślę, że to jest duży, duży plus. Oparta o rozumienie gry i wychodząca z boiska, gdzie ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby przede wszystkim ten proces treningowy, który układamy, był oparty o to, w jaki sposób gramy, a nie wymyślane jakieś nowe technologie treningowe, które są daleko od boiska, a tutaj zdecydowanie ten sposób ujęcia gry, zrozumienie tego, co się dzieje na boisku i na tej bazie układanie treningu, myślę, że ta metoda w ogóle, bo to jest technologia treningowa, metoda Econo, no pozwoli każdemu troszkę głębiej spojrzeć na proces. Ci, którzy są na początku drogi, to pewnie dużo nowej wiedzy, bo naprawdę fajnie to wszystko poukładane, usystematyzowane, ale tak jak ja już 22 lata próbuję zrozumieć tą grę i ciągle mnie zaskakuje. I ciągle jest coś nowego i ciągle ten pociąg jedzie do przodu, więc też staram się być na bieżąco, to na pewno małe detale, małe niuanse można znaleźć na każdy poziom, to jest istotne. Dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę, chcą być dobrymi trenerami, chcą mieć bogatą wiedzę, bogaty warsztat praktyczny, to myślę, że dużo wiedzy, a ci, którzy już trochę popracowali, to na pewno takie fajne spojrzenie z drugiej strony na to, co robimy na co dzień. Super, bardzo Ci dziękuję. Mam jeszcze takie drugie pytanko do Ciebie, już przechodząc troszeczkę bardziej konkretnie, czyli co charakteryzuje te szkolenia? Tutaj musimy powiedzieć, że w Polsce na wyłączność organizuje właśnie Akademia Piłkarska Champions. My jesteśmy partnerem tego wydarzenia, więc oddaję głos już Tobie. To pierwsze to, co ja bardzo lubię, czyli wiedza jest fajnie spakowana w czasie i usystematyzowana, dlatego każdy, kto chce się uczyć, to na pewno no, ma to wszystko poukładane, ale też nie traci czasu. Nie ma tych ozdobników, opowieści, jakichś tutaj anegdot, tak? Jeżeli chcesz wiedzę, no to po prostu idzie tam. W czasie dużo tych informacji jest. To, co jest bardzo fajne, to istnieje możliwość interakcji z tymi, którzy prowadzą. To zawsze jest taki moment, w którym dla tych, którzy są odważni, dla tych, którzy chcą więcej się dowiedzieć albo chcą coś lepiej zrozumieć, to możliwość wejścia w interakcję z prowadzącym, to myślę, że duży plus tych szkoleń. I to, co powiedziałem na początku, tak, wszystko jest oparte o to, jak rozumiemy grę, wychodzimy z boiska. Tak, jest to wszystko w takim ujęciu holistycznym, czyli pomimo tego, że wychodzimy z rozumienia gry i z ujęcia zespołowego, wszystkich działań zespołowych, to co myślę jest dużą wartością tych szkoleń, to że jest to rozumienie zespołowe jest przełożone na indywidualne, tak, aspekty funkcjonowania na boisku, w związku z czym ci trenerzy, którzy pracują w akademiach, którzy pracują z dzieciakami, którzy muszą powinni skupić się przede wszystkim na szkoleniu indywidualnym i ten zespół ma być podporządkowany pod indywidualne jednostki, które mają podnosić swoje umiejętności, to tutaj to mamy, tak? Czyli mamy rozumienie gry zespołowe, ale w ujęciu indywidualnym to myślę, że jest dużym plusem i to charakteryzuje, czyli taki helikopter view, patrzymy na wszystko, holistyczne ujęcie, ale wchodzimy w szczegóły, wchodzimy w pozycje, wchodzimy w ćwiczenia, bo oprócz tego, że jest strategia, jak przygotować proces, to są ćwiczenia, czyli to, co trenerzy często
lubią, że ja tak mówię, niekoniecznie jest to takie właściwe, bo często przestrzegam przed kopiowaniem ćwiczeń. Znamy się wiele lat, to dobrze wiesz, jakie jest moje podejście do kopiowania ćwiczeń innych osób. Ale myślę, że te ćwiczenia, jeżeli ktoś jest inteligentny, przełoży to na swój zespół, dopasuje do jakości swojego zespołu, do kategorii wiekowej, to na pewno też jest wartość dodana. Dziękuję Ci bardzo, żeby tak nie było, że my tylko o tych szkoleniach Econo, to jeszcze tak na koniec chciałbym Ciebie zapytać, co w ogóle u Ciebie, jak przebiega ten proces pracy czy nadzorowania, nie wiem jak to nazwać, Akademii Lecha Poznań, na pewno jest wiele osób, które bardzo ciekawe, jak wygląda to u Ciebie, więc jeśli mógłbyś w kilku słowach jeszcze na koniec podzielić się z nami tymi informacjami. No taka historia, że od lutego byłem konsultantem w Akademii do spraw szkolenia trenerów, nazwijmy, tak, podnoszenia kwalifikacji trenerów. Przyglądałem się bardziej pracy z boku i doradzałem, ale na końcu tego konsultingu no, złożono mi propozycję, żeby zostać tutaj jeszcze tak naprawdę na jakiś okres czasu, ale już nie tylko doradzać, ale wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w Akademii, za pracę ludzi. W Polsce nie wiem, czy w jakimkolwiek miejscu, w jakiejkolwiek akademii jest takie stanowisko jak Head of Coaching. Ja nawet nie wiem, jak to w Polsce mogłoby być przetłumaczone, żeby oddać charakterystykę, tak, czym się zajmuje. Natomiast każda akademia, jak rozwijająca się w Europie czy na świecie, takie stanowisko ma. Czyli osoba, która odpowiada za trenerów, w jaki sposób pracują, rekrutuje trenerów, ewaluację pracy, wyznaczenie ścieżek rozwoju, wszystko, co jest związane z przekazywaniem wiedzy, w jaki sposób ta wiedza jest przekazywana. No i przy tych dużych zmianach, jakie są w Poznaniu, potężna inwestycja w akademię, ponad 40 milionów złotych właściwie zainwestował, oczywiście różnych środków, nie tylko swoich, pozyskał do tego, żeby akademia się rozwijała i tak naprawdę wchodzą w nowy etap, w związku z czym ja tam zostałem, też patrzę na siebie, nigdy nie chcę być dyrektorem i nie będę dyrektorem, tak, natomiast jest to dla mnie rozwojowo taki etap, w którym chcę przejrzeć swoją wiedzę. Ja spotykam się z wieloma fantastycznymi ludźmi teraz z całej Europy, od Double Pass, od LTT, tych firm konsultingowych, które są najbardziej znamienite na świecie w sprawach szkoleniowych, po różne kontakty takie międzynarodowe, więc wykorzystuję to też do tego, żeby być lepszym trenerem, bo oczywiście będę chciał wrócić i to nie jest ten moment, w którym zostałem dyrektorem i już szukam jakieś tam posadki, żeby sobie ciepło żyć, tylko to jest taki moment, w którym chcę zrewidować swoją wiedzę, przekazać tą swoją wiedzę trenerom, bo wiadomo, że jak chcesz kogoś wykształcić, to przede wszystkim siebie kształcić i przy pomocy tych kontaktów międzynarodowych też, żeby to wpłynęło na mnie i być przygotowanym do kolejnego wyzwania. Także no co, no, tak się złożyło, że zupełnie inaczej niż do tej pory. Zawsze miałem zespół piłkarski, teraz mam zespół trenerski. Ale to jest ciekawe, bo dużo w ostatnim czasie rozmawialiśmy, zresztą tak jak powiedziałeś, znamy się już od jakiegoś czasu i też powiedziałeś, że cały czas szukasz rozwoju w pewnych sferach, tam gdzie widzisz jakieś deficyty, być może to jest ten moment, kiedy możesz też nabyć tych troszkę umiejętności, których uważasz, że jeszcze powinieneś mieć, z dużym naciskiem na kompetencje miękkie, które, czy pamiętam dobrze, inteligencję emocjonalną. Jak tutaj sytuacja wygląda? Znalazłeś te źródła już? No wiesz co, poszukuję, ale tak. To fajne rzeczy, bo fajnych trenerów mam. Wiadomo, że już myślą, że są na samym szczycie, że tak powiem, jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową, bo to od drugiego zespołu wszystkie zespoły poza pierwszym gdzieś tam są pod moją opieką, nazwijmy tak, trenerzy tych zespołów. Więc fajnie, bo spotykam się z dużym ego, ale ja to mówię takie pozytywne ego, czyli my wiemy najlepiej, ale teraz jak z tego zrobić zespół. I tutaj właśnie ta zarządzanie emocjami, inteligencja emocjonalna, tak jak mówiliśmy, przywództwo, ale też twarde rzeczy, w jaki sposób prowadzać, w jaki sposób prowadzić wizję gry, tak, czy to ćwiczenie można inaczej zrobić. Są miękkie rzeczy, są twarde rzeczy, jak rozmawiać z zawodnikami na różnym etapie rozwoju, tymi, którzy przychodzą, nie wiem, do drugiego zespołu, przyszli z pierwszego zespołu, to dużo fajnych takich rozmów, mnóstwo fantastycznych młodych trenerów, więc na pewno interakcja będzie mocna. Ja pół żartem, pół serio im powiedziałem, że jak chcą mnie obrazić, to niech mówią do mnie dyrektorzy. Więc mówię, jestem trenerem trenerów i na pewno wejdę na boisko i na pewno będę chciał przede wszystkim pokazać im,
moje ujęcie, sposób pracy, a dopiero później im mówić, jak mają pracować, bo to oni mają dojść do tego, w jaki sposób pracować, mogą tylko wyznaczyć kierunek i wspierać cały czas. Więc fajne wyzwanie i mam nadzieję, że i oni skorzystają, zrobię wszystko, żeby skorzystali, ale i ja też siebie traktuję w swoim rozwoju właśnie tak bardzo, bardzo mocno, trochę więcej czasu mam po prostu. No, jak nie mam zespołu, to trochę więcej czasu mam na rozwój. Poświęcam oczywiście ten czas, bo teraz mam wiele zespołów, ale też mogę tak zorganizować swój czas, że mogę gdzieś pojechać, mogę z kimś rozmawiać, mogę sprowadzić osoby, które będą kształcić trenerów. Dlatego też mówię, te kompetencje miękkie jak najbardziej tutaj. Już te 4 miesiące, jak byłem, doszliśmy do tego, że są kluczem. Fantastyczne spotkania, nie wiem, zapraszałem zawodników, którzy rozmawiali z tymi trenerami od drugiej strony, jak szatnia postrzega trenera, no, mnóstwo takich interakcji gdzieś tam prowokowałem, więc mam nadzieję, że ten następny rok będzie pełen wyzwań. Okej, to tego właśnie życzę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, serdecznie Cię pozdrawiam i pewnie do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.